pustelni Świętego Jana w Dukli udałem się na dół, po drodze oglądając eleganckie grzbiety Cergowej. Kolejnym przystankiem była już miejscowość Dukla oraz tutejszy kościół, który w sobie ma niezwykle ładne marmurowe rzeźby i wykończenia oraz muzeum historyczne dotyczące bitwy o Przełęcz Dukielską, która w tych rejonach miała miejsce podczas II wojny światowej. Zginęło tu zajebiście dużo osób na taką bitwę. Cały dziedziniec, to był taki pałacyk, w środku mieści się muzeum i tam jest więcej informacji. Na nieszczęście miejscowości główna droga z tirami ze Słowacji i w drugą stronę przebiega właśnie przez środek miasta. Rynek znajduje się lekko z boku i jest chyba trochę ciszszy. No, ryneczek już niczego sobie, bardzo ciekawy. Mnóstwo rzeźb drewnianych, czy to w jakimś kamieniu. Bardzo interesujące. Do tego budynek ratuszowy też ciekawy, z jakąś wieżyczką obronną. Jest co porobić. A to góra Cergowa, widziana od strony Dukli, od północnej. Tu już wydaje się bardziej śpiczasta, a ponoć widziana z zachodu, czy też ze wschodu. To taki ząb okrutny, ze stromymi zboczami. Wdrapuję się coraz wyżej. Z każdej strony dzisiaj oglądam górę Cergową. No, ten ostatni etap, ostatnie etapy, dzisiaj druga połowa dnia, będą mocno w dupę. Ale mam nadzieję, że po tym Wisłoczku przyjdzie ukojenie. Ładne pola, ładne łąki. Świat jest tu kolorowy. A tutaj cudny widok na Dolinę Iwonicza. Tam gdzieś miasteczko, kościół sterczy. A za tą górą z kolei leży Królik Polski. Kolejna Dolina Rymanowa Zdroju. I za kolejną doliną wpadłbym w tą dolinę, gdzie jest Wisłoczek. Mogę albo jechać na wskroś przez góry, przez pola i łąki, albo pogonić doliną naokoło. No to chyba się wdrapałem na najwyższe wzniesienie na tej wyprawie. Wzgórze nazywa się Przymiarki, a jego wysokość to 626 metrów nad poziomem morza. Podpłynął i kapał po drodze, ale widok jest wszędzie naokoło. Panoramka, wszystkie strony. Ajajaj. Tam gdzieś za górami czai się Wisłoczek. Zdecydowałem, że przebijam się przez górę. Robię krótszy dystans, ale wyższy. Wiąże się to również z tym, że trzeba całe to dziadostwo pchać pod górę. Ale kilka chwil trudu i potem nagroda gwarantowana. Tam na Lemkowyni po medze oramy. Tam na Lemkowyni po medze oramy. Tam na Lemkowyni po medze oramy. Kurwa, ile muszek. Ale w końcu wtoczyłem się chyba na tą górę. Nie widzę czegoś, co by było niżej, chyba że tam będzie kolejny podjazd, a mam nadzieję, że nie. O, wycisnęło to ze mnie mnóstwo wody. Jadę się napoić. No i teraz ja jestem królem. Mogę spoglądać na Królik Polski w dolinie, dalej Cergową. Właśnie z tej strony wygląda już tak ostro i zacięcie. Oraz na prawie całą dzisiejszą trasę, którą pokonałem. I z tej okazji przygotowałem nagrodę, flaszeczka do obalenia. Zdrowie.
Ach, jasny gnój. To już cudowny i magiczny wodospad w Wisłoczku. Rano przy wschodzie słońca. Zimna woda, wrześki dzień. Światło, które gdzieś tam prześwituje między drzewami, nadaje tajemniczy klimat temu miejscu. Woda z mojego źródełka rozpryskuje się tutaj na wielki wodospad. Następnie lekkie zagłębienie z kąpieliskiem i potem płynie dalej po skalnych progach. Ta miejscowa to zdecydowanie magiczne miejsce numer jeden całej podróży. Klimat niepowtarzalny. Nie chce się po prostu tym wychodzić, tak jest fajnie. Wisłoczyk to jedno z lepszych baz, na których byłem. Klimatyczne. Wypocząłem, zrelaksowałem się. Przebywanie w ogóle w obecności strumyka tyle czasu uspokaja człowieka. I dzisiaj z nowymi siłami ruszam w trasę. A trasa jak zwykle ambitna. Jadę w kierunku rzeki San. A po drodze będę obczajał atrakcje jak zwykle. A najbliższe atrakcje już za chwilę. Niech no tylko zjadę. Przybywając na bazach, w różnych miejscach, gdzie są ludzie, można się mnóstwo dowiedzieć o tym, co naokoło. Każdy ma coś do powiedzenia. Zmienienie takich poglądów daje dużo i człowiek wyjeżdża z miejscówki naprawdę z dużą bazą informacji. A to już przełom Wisłoka w Rodawce Dermanowskiej. Stroma skarpa, wokół niej zawinięta rzeka. Oprócz tego, że widok na przełom jest elegancki, to w okolicy znajduje się strasznie wielki teren, na którym aż prosi się, żeby rozbić obóz, namiocik, i jest to miejsce naprawdę idealne. Rzeka do kąpieli, do skakania, kemping, a widzę, że tutaj rozkłada się jakaś wiksa, która na weekendzie ma się tutaj wydarzyć. Wyjechałem chyba z tych tutaj górskich terenów, z pasma. Teraz dolinka otworzyła się. Jest szeroka. Czeka mnie miejscowość Sieniawa i jezioro. Czy też zalew tam położony. No, tama wygląda dość pokaźnie. Patrząc z wysokości. Widok jak w jakichś wysokich górach, a to tak naprawdę mieścina Mymoń. Kolejny przełom Wisłoka. Widać jak pięknie płynie, prawie że robiąc pętle. A naokoło wysokie, jak podaje tablica, naokoło nawet i 60 metrów zbocza. Samemu udając się na wyprawy, raczej nie robię dłuższych posiadówek w sklepikach, takich na piwko na przykład. Bo jak jeździmy w grupie, to jakoś to jest, jeden od drugiego się bije i wszyscy razem potem pojadą. Ale jadąc samemu, mogłoby to się kiepsko skończyć. A też mam wtedy większe cele i chcę zrobić większe kilometraże, zobaczyć więcej rzeczy. A piwko raczej nie pomaga. Stukanie na pedałach przy takim ciężarze. A tak między innymi to przejeżdżałem właśnie przez sklepik w Mymoniu. Działo się,
jest jeszcze przed południem, a już się działo, więc zawitam tam może na chwilę sprawdzić, co dokładnie się tam dzieje. Dzisiaj miejscowość Mymoń nawiedziła cygańska wyprawa. W sprzedaży były garnki, noże, widelce. Panowie ze sklepu wybrali się w jednej części, obserwując, co tamtejsi ludzie będą głosić. No i tak się stało, że kupili noże. Mają pamiątkę po tej wyprawie. A cyganie sprzedali to, co mieli sprzedać. Walnęli browara pod sklepem i pojechali w piździec dalej. Jadę. Po jednej stronie już pola uprawne, niskie pagórki. To bardziej w stronę północną, północno-wschodnią. A tutaj z kolei w drugą stronę pasmo górskie, biegnące, zalesione, groźne góry, gdzieś tam schodzące dalej. Jako że w Polsce nie mieszkam cały czas, od kilku lat, to bardzo widzę i bardzo mnie to cieszy rozwój niektórych aspektów tego kraju. Na pewno drogi poszły do przodu. Teraz możemy... O, wyjechany list. Teraz można się bez problemu w wielu miejscach cieszyć eleganckim asfalcikiem, czy też nawet ścieżkami rowerowymi. To jeszcze kilka lat nie było za bardzo powszechne. Na jedno z największych zadupiach jest asfalcik przez lasek i koniec. Druga sprawa to odnowienie różnego typu budynków, zabytków z funduszy unijnych. Dużo tego widziałem po drodze. Rozwój rolnictwa też znaczny. Wielkie gospodarstwa. Panowie z ogromnym sprzętem. Ogromne włości, gdzie zatrudnienia pewno znajdują też inni ludzie. Kiedyś widziałem tylko snopki porozrzucane po polach, teraz wszystko rolowane jest w wielkie bele. A to, co tam jeszcze bardziej widać, elektrownie wiatrowe. Zmienia się to wszystko w odniesieniu do tego, co było kiedyś. Dlatego cieszy mnie to po prostu i miło patrzeć, jak na moich oczach to się wszystko dzieje. O proszę, a to polski Hollywood, zwane Nadolany. A dzisiaj o której ma być czwarty? O 16? Może nie być o 4 sali. Tak? Jemu ja zależy. Widzę, że jemu nie zależy. Najlepiej to po piwo i tutaj usiąść. Pewnie. Ale upał. Upał, ale przedwczoraj jak byłem, robił cały dzień na budowie. Ja pierdolę. Nie ma lekko. Zdecydowanie najbardziej naturalne widoki, najlepsze panoramki są właśnie w tym miejscu, czyli jadąc od Bukowska w stronę Szczawnego, czy też Komańczy. Naturalne łąki, pagórki, laski i praktycznie zero domów. Krajobrazowo to jak na razie numer jeden tej wyprawy. W tych małych wioseczkach na pograniczu Beskidunickiego i Bieszczadów. Właśnie przez nie też przejeżdża pociąg, który jedzie do Łupkowa i którym przyjechałem i będę wracał. Tutaj linia kolejowa. A to już chyba najbardziej znane ruiny. W terenach tych tutaj, ruiny klasztoru w Zagórzu, majestatycznie stojące na wzgórzu, coraz bardziej odnawiane i udostępniane, z których teraz pościera się piękny widok. Ruiny klasztoru w Zagórzu położone są na wzgórzu Marymont, które z trzech stron opływa rzeka Osława, tworząc bajkowy krajobraz. Ponoć przed powstaniem klasztoru znajdował się tutaj zamek. Zabudowania klasztorne o charakterze obronnym zaczęły powstawać na początku XVIII wieku i w połowie tego stulecia całość osiągnęła swój najlepszy okres. Znajdował się tutaj wielki kościół z dwoma wieżami,
których kopuły mieniące się w słońcu widoczne były z oddali. W skład kompleksu wchodziły też budynki klasztorne i gospodarcze, szpital dla weteranów, studnia, ogrody warzywne i park. Obronnego charakteru dodawał mur wysoki na 5 metrów. Po pierwszym rozbiorze Polski klasztor zaczął podupadać. To w nim też ekipa konfederatów barskich stoczyła swój ostatni bój. Klasztor wskutek tego został nieco zniszczony. W 1830 roku wybuchł tutaj pożar, a przez kolejne stulecie pozostałości kompleksu niszczały. W latach 50. ubiegłego stulecia pojawiło się wielu zwolenników wskrzeszenia klasztoru, którzy chcieli przywrócić dawny klimat tego miejsca. Mimo szczerych chęci, ciężkiej pracy i wsparcia wielu ludzi, nie udało się doprowadzić tych działań do końca. A to już wnętrze klasztoru? Bez dachu, ale ściany grubości 2, a nawet więcej metrów świadczą o tym, że to był potężny gmach. Można sobie to wyobrazić, patrząc na wysokość budynku i na jego powierzchnię. Tutaj jeszcze fragment jakichś obrazków, malowideł, a poza tym gołe ściany, jakieś piwniczki, mnóstwo morów naokoło, ogród. Od 2000 roku na wzgórzu Marymont są prowadzone mniejsze i większe prace remontowe. Dzięki nim można poczuć skalę obiektu i ułatwić wyobraźni dostrzeżenie tego, co miało tu miejsce. Klasztoru zdaje się być naprawdę eleganckim zakończeniem całej wyprawy. Ukoronowanie pięknym widokiem. Powoli słońce zachodzi. Cienie zapadają na mury, a mury swoim cieniem przykrywają inne mury. Spadam powoli na stację. Tam kończę wyprawę. Bardzo dobra wycieczka. Dużo się dowiedziałem, dużo poznałem nowych rzeczy i oby tak dalej. Pozdrawiam, Maciej. Thank you.